tym miejscu. No ale patrząc na to, jak skakał Noriaki Kasai podczas dotychczasowych konkursów tego letniego cyklu, no nie jest w formie. Za to Maciej Kot, a i owszem, popatrzmy na Maćka Kota. Wczoraj trzecie miejsce podczas kwalifikacji. Świetnie spisuje się Maciek podczas zawodu w letniej Grand Prix. Teraz także szybuje daleko. Najdłuższy skok jak na razie pierwszej serii. No i obejmiemy prowadzenie. Minus 1,7 punktu za korzystny, delikatny wiatr. Ale odległość imponująca. 126 metrów. Polacy będą walczyć tutaj o podium. Polacy będą walczyć tutaj o serce, chcę powiedzieć, o zwycięstwo. No ale Austriacy są potwornie mocni. Szczególnie ta dwójka, Schlierenzauer, Morgenstern. Oni odskakują i odlatują rywalom bardzo daleko. Zadowolony Łukasz Kruczek. No i Polacy na pierwszym miejscu z dużą przewagą 13,2 punktów nad Czechami. Brawo. Pozostały już tylko trzy zespoły. Maciek Kot w pierwszej grupie 126 metrów. My prowadziliśmy po tej pierwszej części, no a teraz Krzysztof Miętus. Wczoraj w kwalifikacjach 129,5 metra. Jest sygnał od Łukasza Kruczka. No i ściskajmy kciuki, dmuchajmy pod narty. Popatrzmy, jak poradzi sobie Krzysztof Miętus. Jest w powietrzu, no i przed 120 metrem ląduje Polak. Wydawało mi się, jakby tak trochę mało dynamicznie wyszedł z progu, jakby zabrakło tego nabrania tej wysokości. 116,5 metra. To na razie trzecia odległość tej drugiej grupy. 121 Martin Cikl, 119 Dmitri Ipatow, pół metra dalej niż Rune Welta. No są Polacy na pierwszym miejscu. Oczywiście prowadzimy 12 punktów przed Czechami. No ale za chwilę 21-letni skoczek z klubu Stowarzystwa Sportowego Wisła Zakopane. Oto Dawid Kubacki na naszych ekranach. Wczoraj 11 miejsce. Nie był zadowolony ze swojego skoku, ale on ten obieg zna bardzo dobrze. No i nieźle. Nieźle, aczkolwiek przyznam się szczerze, że liczyłem na lepszy skok Dawida Kubackiego. 115 metrów, minus 1,6 punktu. No, 116,5 Krzysztof Miętus, 126 Maciek Kot. My w tej chwili obejmiemy oczywiście prowadzenie. Będziemy numerem 1. Wystarczyłoby 105 metrów tak naprawdę do tego, żeby zepchnąć z pierwszego miejsca Czechów. Tymczasem jest tych metrów 115. Oto Dawid Kubacki. No i o 16,5 punktu wyprzedzamy Czechów. Poczekajmy teraz, bowiem dwie owsze ósemki, a przed nami Polacy, Niemcy i Austriacy, a więc reprezentacje, które zajmowały te trzy pierwsze miejsca po trzech grupach. Przypomnę, prowadzili Austriacy, na drugim miejscu biało-czerwoni i na trzecim Niemcy. Jest Kamil Stoch na belce startowej. Kamil Stoch, który zna smak zwycięstwa zawodów Pucharu Świata w Zakopanem. Pamiętamy dokładnie w ubiegłym sezonie ten upadek Adama i potem znakomite zwycięstwo Kamila Stocha. No i teraz popatrzmy na lidera biało-czerwonych. No, zabrakło troszeczkę tej odległości, zabrakło tego noszenia. 111 metrów. 2,6 punktu dodatkowo u Kamila. Ten wiatr, jaki został mu wyliczony tutaj przez komputer, to 0,3 metra na sekundę z tyłu. No, wydaje mi się, że te warunki miał dużo gorsze Kamil Stoch. No to od sędziów po 17 punktów. No nie jest zadowolony Łukasz Kruczek. Widzą Państwo, ta mina chyba najlepiej komentuje to, co przed momentem zrobił Kamil Stoch, i przegrywamy z Rosjanami. Przegrywamy z Rosjanami. Jesteśmy na klasyfikacji po tej pierwszej serii. No szkoda, szkoda tego skoku przede wszystkim Kamila Stocha. 111 metrów. Chyba podobnie jak i Państwo liczyłem na zdecydowanie więcej. Na skok w granicach 125 metrów, bo na tyle na pewno stać Kamila Stocha. A więc Austria, Niemcy, Rosja, Polska, Norwegia, Czesi, Słowenia, Japonia. A z konkursem żegnają się Finowie i Włosi. I to, że Finowie nie awansowali do serii finałowej, to chyba wielka niespodzianka. Teraz krótka przerwa, no a później seria finałowa. Do usłyszenia. Koków decyduje o jednym wyniku całej drużyny. Maciej Kot na naszych ekranach.
20-letni skoczek, mieszkaniec z Zakopanego. Jest znak od Łukasza Kruczka, położona klatka piersiowa na kolanach. No i Maciek, tak jak w pierwszej serii, powyżej 125 metrów musiałby skoczyć Maciek, żeby objąć prowadzenie i jest to dobry daleki skok, ale czy 125, nie wydaje mi się. A jednak 127,5! Brawo Maciek Kot, pięknie, wspaniale, znakomicie w dzisiejszym konkursie. Oj, jest forma, jest ta powtarzalność. Wreszcie przyszła do tego przesympatycznego zawodnika. 127,5 metra. No i obejmiemy prowadzenie noty dwóch sędziów po 18 punktów, dwóch 17,5. Jesteśmy na pierwszym miejscu w tej chwili o 5,6 punktu przed Rosjanami. Siada już Krzysztof na belce startowej, 20-latek z klubu akademickiego na ZS Zakopane. Zobaczmy, Krzysztof Miętus. 116,5 było w pierwszej serii, teraz wydawało się dobre wyjście, skręciło go troszeczkę w powietrzu, no i podobnie jak w pierwszej serii. A więc jak to mówią zawodnicy, skoczył swoje. No, chociaż wczoraj 129,5 podczas kwalifikacji, teraz jednak metr bliżej, 115,5. No ale to spokojnie powinno nam dać pierwsze miejsce, chociaż około 115 musiał skoczyć Krzysztof Miętus, minus 2,1 punktu, po 17 punktów od sędziów. Teraz to wszystko trzeba podliczyć i jednak punkt i 0,4 przegrywamy z Rosjanami. No, jest gorąco. Dawid Kubacki. Oto już jest Dawid Kubacki na naszych ekranach. Musiałby skoczyć 116 metrów, by pokonać Rosjan. 116, 117. I na pewno, jeżeli będą odpowiednie warunki, skoczy tak daleko. Zabrakło. Zabrakło 102,5 metra, by pokonać Czechów. Tylko 107,5. No i tutaj nawet 2,5 punktu dodatkowo za... No, czy można mówić o niekorzystnych warunkach, biorąc pod uwagę, że miał 0,3 metra na sekundę z tyłu? No słaby skok Dawida Kubackiego. Widzą Państwo minę Łukasza Kruczka. To podium się zaczyna oddalać. Cała teraz nadzieja i wiara w Łukaszu, w Kamilu Stochu. Popatrzmy, Rosjanom, z Rosjanami przegrywamy już różnicą 22 punktów. Austriacy poza 8,2 to łączna nota za 8 skoków naszych południowych sąsiadów. Kamil Stoch, no i ściskajmy kciuki, drodzy Państwo. Kamil Stoch, ile Kamil będzie potrzebował do tego, by pokonać Czechów? Jest już wysoko uniesiona chorągiewka Łukasza Kruczka. Kamil 120 metrów, musi skoczyć 120 metrów co najmniej, by wyprzedzić Czechów. Popatrzmy, mocno, dynamicznie, tak chwieje nim w powietrzu, fatalnie, fatalny skok. Te warunki, no zupełnie, zupełnie nieudany konkurs drużynowy w wykonaniu Kamila Stocha. 103 metry tylko. Niedobrze to wyglądało już w powietrzu, kiedy Kamil, proszę zwrócić uwagę, wyjście z progu krzywo, tak jakby mocniej odbił się z jednej nogi. Tutaj już w zasadzie próbował korygować tylko lot, ustawić się w odpowiednim kierunku. No, absolutnie odbiło się to na odległości. No i tym samym lądujemy, nie tylko przegrywamy z Czechami, ale również ze Słoweńcami. A więc z czwartego miejsca spadamy na w tej chwili, no... W tej chwili czwarte, tylko 103 metry Kamila Stocha. Wielka radość Austriaków. Austriacy, którzy znokautowali rywali, 54,7 punktu przewagi nad Niemcami. Na trzecim miejscu Rosjanie, dalej Czesi, Słoweńcy, Polacy, Norwegowie i na ósmym miejscu reprezentacja Japonii. Oto wyniki dzisiejszego konkursu drużynowego. Konkursu, który, no nie ukrywajmy, chyba rozczarował. Rozczarował polskich kibiców. Spory, duży niedosyt.